Film omawia proces programowania procesu gięcia na maszynie Trubenzel 7000 i w zakresie naszego zainteresowania jest zaprogramowanie gięcia dwóch gięć na detalu o gabarytach 61,8 i 31 mm. Detal jest bardzo niewielki i podczas programowania tego detalu występowały problemy z zaprogramowaniem niezbędnego przechwytu, aby można było po zagięciu linii pierwszej zagiąć linię drugą. Zastosowano modyfikację polegającą na tym, że dodano dodatkową linię gięcia, która służy tylko do tego, aby w miejscu jej wystąpienia system mógł położyć detal na stacji narzędziowej, zakleszczyć detal między stemplem i matrycą i w takiej pozycji dokonać przechwytu, który normalnie nie byłby wykonywalny. Jeżeli pójdziemy teraz do modułu Bend, to dla tego detalu ustalono kolejność gięcia 1, pomocnicza linia gięcia i linia gięcia, która jest zaznaczona tutaj jako 3, a która jest tak naprawdę drugą linią gięcia. Dla gięcia drugiego zastosowano kąt gięcia 180 stopni, czyli de facto gięcie na płasko, czyli nie następuje tutaj przekształcenie czy też przeformowanie detalu. Zbudowano dwie stacje narzędziowe. Jedną stację narzędziową do wykonania zasadniczego gięcia, a drugą stację do tego, aby przy drugim quasi gięciu móc dokonać przechwytu. Przechodzimy przez proces gięcia, przez operację paletyzacji, chwytania oraz ruchów jezdnych. I teraz uruchomimy sobie, patrząc na całą sytuację, z dwóch punktów widzenia, na razie popatrzymy sobie izometrycznie z lewej strony, jak teraz system realizuje proces gięcia. Uruchamiamy symulację. Detal jest chwytany. Jest teraz odkładany na drugiej pomocniczej stacji narzędziowej. Następuje przechwyt. I wykonywane jest drugie gięcie i detal podlega odłożeniu. Popatrzymy sobie teraz na to wszystko z drugiej strony. Przybliżymy sobie teraz obraz w zakresie tego, co się dzieje na stacjach narzędziowych. Ponownie puścimy symulację. Następuje przyskrzynienie detalu, pobranie i wykonywane jest drugie zasadnicze gięcie. Detal jest odkładany. Jak widać, zastosowanie dodatkowej stacji narzędziowej, sztucznej linii gięcia umożliwiło wykonanie przechwytu i zaprogramowanie detalu, który w normalnym procesie nie byłby do zaprogramowania. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem oprogramowania CAD/CAM tops@pl.trumf.com. Dziękuję.